Jeżeli miałbym wskazać dwie rzeczy, których najbardziej się bałem, czy może nawet trochę dalej się ich boję w swoim życiu, to po pierwsze jest to lęk przed umieraniem. Tego doświadczałem w sumie od, od najmłodszych lat w swoim życiu. Bardzo, bardzo zawsze tworzyły mnie takie sytuacje jak, nie wiem, byłem, byłem świadkiem na przykład wypadku na drodze, to była dla mnie trudna rzecz, ale również tam, gdzie mieszkałem, w górach, niedaleko lądowiska śmigłowca ratunkowego, zdarzało się, że przywożono zwłoki ludzi, którzy zginęli w górach. Latały wtedy one w takim worku pod śmigłowcem i to była rzecz, która mnie, która mnie właśnie trwożyła. Bałem się może nawet nie tyle śmierci, ile, ile umierania ile cierpienia związanego właśnie z umieraniem. Natomiast druga rzecz, której bardzo bałem się przez całe swoje życie może nawet przez dużą część dorosłego życia, to, to była właśnie opinia innych ludzi. Lęk przed, przed tym, co pomyślą, czy powiedzą o mnie o mnie, inni ludzie. I każdy z was pewnie będzie w stanie wskazać inne rzeczy, których się baliście, ale właśnie tym wspólnym mianownikiem tego naszego ludzkiego doświadczenia będzie właśnie lęk. Dzisiejsze słowo Boże pokazuje nam, że Pan Bóg chce się rozprawić z lękiem w naszym życiu. Chce, żeby nasze życie było pełne pokoju. Jest tak dlatego, że Pan Bóg dał nam nas samych. A lęk to jest właśnie taka rzecz, która odbiera nam nas samych. Bo kiedy człowiek się boi to przestaje nad sobą panować, a jeżeli nad sobą nie panuje, to siebie samego nie posiada. A Bóg dał mi mnie samego po to, żebym siebie miał i żebym mógł ze sobą robić to, co mi się podoba. A lęk bardzo mocno mi właśnie przeszkadza w tym robieniu tego, co mi się podoba, albo bardzo często lęk przeszkadza mi też w robieniu tych rzeczy, które dobrze by było zrobić, które może nawet czasem powinienem, powinienem zrobić. Wszyscy na pewno kojarzycie ten hamulec ręczny, które czasem mamy po prostu zaciągnięty przed tym, żeby zrobić coś dobrego, ale trzeba będzie się wtedy na przykład wystawić albo narazić komuś, i, i to nas powstrzymuje przed zrobieniem jakichś dobrych rzeczy. Moi drodzy, myśląc o tym, że Bóg dał nam nas samych, myślę właśnie o tym pierwszym czytaniu, przepraszam, drugim czytaniu z listu do Rzymian, gdzie jest napisane. Święty Paweł mówi o Izraelitach, do których należy przybrane synostwo, chwała, przymierza, nadanie prawa pełnienie służby Bożej i obietnice. Czyli, krótko mówiąc, to jest całe dziedzictwo, które każdemu z nas powierzył Bóg. Paweł tu lamentuje z powodu tego, że Izraelici, którzy nie przyjęli Chrystusa, tak jakby trochę tracą w tym udział na własne życzenie. Nie jest to stracona sytuacja ze strony Pana Boga, ale oni nie uczestniczą w błogosławieństwie, które Bóg, zależy, które Bóg zamierzył im podarować. I to jest też dziedzictwo, które my mamy i to jest dziedzictwo, w którym em, udział może nas pozbawić właśnie lęk. Na samym początku Święty Paweł mówi tutaj o synostwie Bożym, o byciu Synem Bożym, o tym poczuciu, że jestem dzieckiem Boga. I słuchajcie, jeżeli jest jedna rzecz, której mielibyśmy się przestać bać jako pierwszej... Em, nie wiem, czy można tak powiedzieć o tym, o czym mam zamiar powiedzieć, ale chcę powiedzieć o Bogu. Nie powinniśmy się bać Boga. Nie powinniśmy się bać Boga, dlatego że Bóg, niezależnie od tego, co zrobimy w swoim życiu, nie odwróci się od nas i nie przestanie nas kochać. Bo nawet jeżeli zrobilibyśmy coś, co się jemu nie podoba, on wie, że dojrzewamy i jest gotów nam przebaczać. I moi drodzy, ten lęk przed Bogiem. Bardzo często utrudnia nam wchodzenie w relacje z nim. A to jest jedyna droga wyjścia na przykład z grzechu, z którym czasem nie potrafimy sobie poradzić. Do tego za chwilę wrócimy. Czyli Bóg nie chce, żebyśmy się bali niczego w naszym życiu, a już na pewno Bóg nie chce, żebyśmy się bali Jego. Nie występuje tutaj przeciw, broń Boże, bojaźni Bożej, która jest po prostu jakimś szacunkiem, jakąś czcią którą właśnie otaczamy Pana Boga, ale lęk przed Bogiem to jest pierwszy skutek grzechu pierworodnego i Bóg na pewno nie chce, żebyśmy się go bali, dlatego że jest po naszej stronie. Popatrzcie, że w tej dzisiejszej Ewangelii Jezus, można by powiedzieć, w taki bardzo bezpośredni sposób wkracza, sytuację, wkracza w sytuację lęku, w której znajdują się apostołowie. Kiedy przychodzi do nich na tym wzburzonym, po tym wzburzonym jeziorze, mówi do nich: Nie bójcie się, to ja jestem. Piotr mówi do niego: Że, jeżeli to jesteś ty, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. Wychodzi z wody. Idzie. I teraz popatrzcie, można by powiedzieć, że te pierwsze słowa, które wypowiedział Jezus, nie bójcie się, okazały się nieskuteczne w życiu Piotra, bo On zaczął się bać fal, które zaczęły na Niego nacierać, no i zaczął tonąć, krzycząc do Pana Jezusa: Panie, ratuj. Czyli Jezus wypowiedział słowo, nie bójcie się. Które na początku odniosło jakiś skutek, ale potem widzimy, że, że, że tego skutku już nie odnosiło. Dlaczego tak jest? Czy coś jest nie tak ze słowem Jezusa? Nie. Piotr przestał wierzyć w to słowo. Yy, problem był po stronie, po stronie Piotra. I to prowadzi nas dalej do Eliasza, o którym słyszeliśmy na samym początku. Eliasz znajduje się w takiej sytuacji, w której uciekł przed. Yy, Królową Izabel, która zagroziła, że odbierze mu życie po tym, co on zrobił z prorakami, których pozabijał, próbując właśnie pokazać, kim jest prawdziwy Bóg i w kogo należy wierzyć. I on chowa się, w trosce, czy, czy z obawy o swoje życie, chowa się właśnie w grocie, daleko od tego miejsca, w którym znajdowała się Izabel. I Pan Bóg wypowiada tutaj do niego bardzo ciekawe, bardzo ciekawe słowa, które odnoszą się też do tego, o czym powiedzieliśmy na temat lęku i na temat tego, że Bóg nie chce, żebyśmy się bali. Posłuchajcie tych niesamowitych słów. Co ty tu robisz, Eliaszu? Dla mnie w tych słowach brzmi coś takiego, że Bóg się pyta: Dlaczego w ogóle tracisz tutaj czas na coś, czego nie powinieneś się bać? Czemu tutaj jesteś? Nie chcę, żebyś się bał. Tak czytam właśnie te, te słowa Boże. Co ty tu robisz, Eliaszu? Natomiast popatrzcie, jak niesamowicie odpowiada Eliasz: Żarliwością zapłonąłem o Pana Boga zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze. Rozwalili Twoje ołtarze, a Twoich proroków zabili mieczem. Także ja sam tylko zostałem, a oni godzą jeszcze na moje życie. Czyli popatrzcie, powód, dla którego Eliasz ucieka, a to jest właśnie to, że boi się o swoje życie. Ale mówi o tym dopiero na samym, na samym końcu tego, co odpowiedział Panu Bogu. Bo najpierw mówi właśnie o tym, że zapłonął gorliwością, że zapłonął gorliwością, że Izraelici zniszczyli ołtarze. No i dopiero potem mówi właśnie o tym, że obawia się o swoje życie. Czyli jest szczery z Panem Bogiem, ale nie odsłania swojego serca na samym początku. Pan Bóg na to mówi do niego wyjdź, aby stanąć na górze wobec Pana. Czytałem to czytanie po angielsku i tam bardzo donośnie brzmią słowa: go outside, wyjdź na zewnątrz, wyjdź poza. I to wyjście poza kojarzy mi się z wyjściem poza schematy, z wyjściem poza schematy naszych własnych myśli. I moi drodzy, sprawa lęku to bardzo często w naszym życiu jest sprawa schematów, schematów myślenia, które zostały. Utrwalone w naszych myślach czy w naszej psychice przez ród, różne trudne doświadczenia, które miały miejsce w naszym życiu. I o ile ten lęk przed umieraniem Pan Bóg rozwiązał w moim życiu trochę tak jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii, po prostu wchodząc przez bardzo konkretne wydarzenia do mojego życia, o tyle lęk przed opinią innych ludzi, który pętał mnie przed robieniem wielu dobrych rzeczy, mm, Mogłem rozpracować dzięki psychoterapii i jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny za to, że pozwolił mi spotkać się z rozsądnym człowiekiem, któremu mogłem opowiedzieć właśnie o tym, co przeżyłem albo co przeżywam. I teraz, moi drodzy, psychoterapia u rozsądnego terapeuty, to jest bardzo dobra sprawa, więc gdybyście kiedykolwiek wahali się właśnie, czy ruszać, czy nie ruszać, to nie ma wątpliwości, bo, bo my krótko mówiąc, potrzebujemy zrozumieć te rzeczy, których się boimy. Potrzebujemy zrozumieć te wszystkie mechanizmy, które w nas działają. A kiedy tak właśnie jest, to zaczynamy otwierać się na pokój, który daje Bóg, bo popatrzcie. Jezus mówi: Nie bójcie się, a Piotr mimo wszystko się boi. W dzisiejszym psalmie jest właśnie napisane: Pragnę słuchać tego, co mówi Pan Bóg. Oto On ogłasza pokój ludowi swemu i świętym swoim. I Bóg nieustannie ogłasza pokój. Bóg sam jest pokojem. Jego pokój się dzieje, bo właśnie to słowo szalom, które Jezus wypowiada, to to jest słowo, które się staje, to jest słowo, które stwarza ten pokój i ten pokój jest. My możemy w niego wchodzić, ale cały problem polega na tym, że nie musimy, bo mogą być właśnie też przeszkody, które trochę będą nam to utrudniały. Właśnie te schematy Naszego myślenia, te lęki, które nosimy w sobie, i one będą przemawiać do nas mocniej niż słowo Boga. Ale jeżeli zaczniemy je rozpracowywać, jeżeli zaczniemy je rozumieć coraz bardziej, oswajać, czy to w relacji z Bogiem, szczerze mówiąc właśnie o tym, co przeżywamy, jakie się w nas rodzą uczucie, czy to właśnie korzystając z pomocy kogoś, kto może okazać się niezbędny, żebyśmy ruszyli do przodu, możemy zacząć doświadczać pokoju. I nie jest to nadzwyczajna sprawa. Ten pokój będzie płynął z naszego wnętrza, ale też pomoże nam właśnie o wiele lepiej funkcjonować i ten pokój przezwycięży Lęk, który utrudnia nam robienie tak bardzo wielu potrzebnych rzeczy. I moi drodzy, to, to zaufanie, to zawołanie Pana Boga, żebyśmy się nie bali ono jest bardzo ważne, bo lęk towarzyszy nam w wielu momentach na naszego życia, a Bóg nie chce tak było, żeby, żeby tak było. Bóg chce, żeby rozszerzało się Jego Królestwo, a do tego potrzebuje odważnych ludzi. Natomiast do tego pokoju i do przezwyciężenia lęku dochodzi się właśnie poprzez szczerość względem samego siebie. Nie muszę ukrywać się tak jak Eliasz, żeby dopiero na samym końcu cicho dodawać Panu Bogu właśnie te informacje na temat tego, co się boję. Mogę walić prosto z mostu. Mogę mówić o tym, co czuję. Bóg mnie przyjmuje, Bóg mnie rozumie i Bóg będzie mnie prowadził w taki sposób, żebym mógł sobie po prostu poradzić, poradzić z tym, z czym się mierzę. Chwała Bogu za to, że nie chcę, żebyśmy się bali. Chwała Bogu za to, że chce nas wyprowadzać z lęku, że chce poszerzać naszą świadomość. I chwała Bogu również za to, że daje nam tak bardzo głębokie zrozumienie ludzkiej psychiki, że możemy nad sobą pracować e, i wyswobadzać się z lęku. Również dzięki Jego łasce, bo przecież wszystkie zdobycze ludzkiej myśli, również takie jak rozsądnie prowadzona psychoterapia. To, to bez wątpienia są rzeczy od Boga. I chwała, chwała Bogu za to. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Natomiast, jeżeli chcielibyście się podzielić być może tym, jak Bóg uwalniał Was z lęku albo z jakichś innych rzeczy, jak pomagał Wam przezwyciężać jakieś Wasze wewnętrzne ograniczenia, to zachęcam Was do tego, żeby zostawić tutaj w komentarzu jakieś krótkie świadectwo. Trzymajcie się szczęść Boże i do zobaczenia za tydzień.